Ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był nieco inny niż wszystkie dotychczasowe. Pandemia uniemożliwiła organizację ogólnodostępnych eventów pełnych śmiechu i wspólnej zabawy. Jedno się nie zmieniło. Datki na systemowe wsparcie placówek ochrony zdrowia płynęły wartką strugą. 29 z kolei doroczna akcja fundacji miała, jak wszystkie dotychczasowe, swoje hasło i konkretny cel – Finał z głową. Tak brzmiała myśl przewodnia tegorocznej akcji, a celem zbiórki było zgromadzenie środków na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Fundacja już raz w 2008 roku zbierała pieniądze na doposażenie laryngologii i wówczas udało się zgromadzić 14 milionów dolarów. Zakupione wówczas urządzenia zdążyły się zużyć, a i medycyna poczyniła postępy, informuje fundacja, do której dociera bardzo dużo próśb o nowoczesne urządzenia, które nie tylko skutecznie diagnozują i leczą, ale też robią to w sposób Komfortowy dla małego pacjenta. Na ulicę Suwałk i okolicznych miejscowości wyruszyły dziesiątki wolontariuszy. Wśród nich również władze Suwałk. Pieniądze do kolorowych puszek zbierali radni, prezydent miasta, przewodniczący rady. Finał z pewnością był znacznie cichszy od poprzednich, ale atrakcji nie brakowało. Na placu Marii Konopnickiej dzięki Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury można było spotkać Białą Damę. Przechodnie mogli także podziwiać śnieżną kąpiel suwalskich morsów. Na moment zamknięcia wydania naszych wydarzeń nieznany był jeszcze wynik zbiórki w suwałkach, ale według oficjalnego komunikatu fundacji wartość zgromadzonych środków w tegorocznym finale przekroczyła 127 milionów złotych. I rośnie.